Caravan Salon Düsseldorf 2022. Jesteśmy na stoisku jednej z największych firm w branży karawaningowej, czyli firmy Detlefs. Ona ma w Polsce kilku dystrybutorów. Jednym z tych dystrybutorów jest firma CC Kutno, która ma oczywiście kilka oddziałów w Polsce. O tym doskonale wiecie. A przed kamerę poprosiłem Kamila, który jest handlowcem w CC Kutno, czyli Centrum Kempingowe Kutno. To on dobrze wie, co się w tych wszystkich modelach Detlefsa pozmieniało i o to poprosimy właśnie Kamila. Witamy Ciebie, Kamilu. Witam bardzo serdecznie. Po 3 latach przerwy w grupie Detlefsa, jeżeli chodzi o stoisko targowe na targach w Düsseldorfie, możemy z powrotem spotkać się na tym święcie karawaningowców. Jak zwykle każda z marek stara się przygotować coś nowego i tak samo oczywiście jest z grupą Detlefs. Detlefs wprowadził kilka nowości, między innymi rozbudował gamę swoich przyczep już dotychczasowo produkowanych, między innymi coś, co w Polsce jest jednym z numerów top ten, jeżeli chodzi o sprzedaż. Mamy przed sobą całkowicie nową odsłonę Seajoya 480 QLK. Przypomnijmy, że jest to jedna z najtańszych przyczep dostępnych w gamie Detlefsa. Tak jak motto firmy wskazuje, czyli przyjaciel rodziny. I tym razem pokazujemy przyczepę typowo dla rodziny. Jest to układ dla 7 osób. W tym roku uległ dosyć poważnej zmianie, jeżeli chodzi o design. Całkowicie inne szafki, inny wystrój. Zmiany konstrukcyjne w środku, takie jak powiększenie przestrzeni bagażowych, które mają poprawić komfort korzystania z takiej przyczepy, jeżeli chodzi o użytkowanie rodzinne, tak? To co, wchodzimy do środka? Jak najbardziej, zapraszam. Powiew świeżości w tym roku, całkowicie nowe meble, jeżeli chodzi o wykończenie na wyższym poziomie. Tak samo mamy z szafkami górnymi, dodano troszeczkę elementów kolorystycznych. Zmieniły się tapicerki oraz tylna część przyczepy. Zabudowano zupełnie inaczej przestrzeń bagażową. Dodano wystającą szafę, która powiększyła nam zdecydowanie przestrzeń bagażową. Warto przypomnieć, że jest to jeden z najbardziej chętnie kupowanych pojazdów, jeżeli chodzi o te najniższe linie sprzedażowe, więc myślę, że w tym roku też taki układ z pewnością trafi w gusta naszych klientów. Fajne obicie. Takie przyjazne, pomimo tego, że imitujące, to jest imitujące materiał trochę. No, dokładnie. Znamy je z już pojawiających się w poprzednich latach wstawkach, czy to z kamperów, czy też w pojazdach wyższych linii do tej pory, takich jak Seago. Tak. Dobrze, za ciepło odpowiada tutaj truma, pewnie jakieś tam 3000. 3004 dokładnie, tutaj zmiany, jeżeli chodzi o ogrzewanie, nie uległy, no bo przy takiej powierzchni przyczepy to ogrzewanie jest wystarczające. Sprawdziło się do tej pory, myślę, że... Dobrze, akurat. Powiedz mi, czy tutaj z tych miejsc, na których siedzimy, tak, można oczywiście zrobić łóżko? Oczywiście. Tu mamy jedno łóżko, tutaj w przypadku, gdy pojawią się goście, czy nasza rodzina jest zdecydowanie liczniejsza, możemy tutaj rozłożyć oczywiście łóżko, obniżając ten stół, on ma składaną nogę. Tu miejsca mamy dla dodatkowych 2 osób, łóżka piętrowe z tyłu. Tak. Każde z łóżek ma udźwig 80 kg. Można tą przyczepę zamówić nawet w wersji z 3-piętrowym łóżkiem, także będzie to 7-osobowa kompaktowa przyczepa, która, przypomnę, no jest też liderem, jeżeli chodzi o dopuszczalną masę całkowitą. No. Dobrze, jaka jest dopuszczalna? 1200 kg. 1200 kg. Dokładnie. Okay. Powiedz mi tak, stolik się chowa, tak? Stolik, normalnie można schować? Stolik można go schować, jeżeli chcemy się dostać do łóżka, tutaj nie mieć problemów z przedostawaniem się. Jak najbardziej można go schować. W przypadku, kiedy tworzymy łóżko, no to mamy składaną nogę, opuszczamy go niżej, bo jest montowany na listwie znanej z innych modeli. Dobrze, mówi, że jest top 10, to jaka jest jego cena? Bo pewnie to jest, no, to jest ważne. Do tej pory była znana z tego, że rok po roku kosztowała od 67 tysięcy złotych w górę. W tym roku zderzyliśmy się w 2022, to było już około 90 tysięcy złotych. Niestety, no, rocznik 2023 modelowy, tak, no, spotyka się z tym, że przekraczamy barierę 100 tysięcy złotych. No niestety, ale wszechobecna inflacja materiałowa no powoduje, że nie jesteśmy w stanie utrzymywać tych cen, które do tej pory były. Więc oprócz tego, że zmieniła się baza, jeżeli chodzi o samą podstawę wyposażeniową, znaczy ilość wyposażenia się nie zmieniła, tylko wartość tej podstawy się zmieniła, tak? To zmieniły się też niestety ceny poszczególnych elementów, jeżeli chodzi o wyposażenie. Tak?